Bogu rodzicom, dziewicom, Bogiem sławie nam, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Twego dziela chrzciciela, Boży cze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż nosimy, raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, Najświętsza Maria Panno, Królowa Archaniołów i Aniołów, którzy uznają się Twoimi dworzanami, oddają Ci cześć i spełniają Twoje polecenia. Twoje królowanie oznacza, że możesz posyłać i posyłasz anioły do naszego życia. Panie aniołów, posyłaj ich do nas, by królestwo Twojego Syna powiększało się, byśmy zostali wyrwani z zasadek złych duchów i szczęśliwie doszli do pełni życia wiecznego. Na dzisiejszy apel rozważanie przygotował ojciec Eustachy Rakoczy. Choroba nie pozwoliła mu osobiście go wygłosić, dlatego teraz odczytam jego treść. Jasnogórska, Bogu Rodzico jaśniejąca pośród naszej niepodległości. W stulecie Bitwy Warszawskiej nazywany także Cudem nad Wisłą, stało się polską powinnością wdzięczności wobec Ciebie, Maryjo, czczonej w tytule Łaskawa, która jesteś ludu Warszawy i Polski tarczą i obroną. Stając dziś do jasnogórskiego apelu wdzięczności,
Pragniemy złożyć Twoje dłonie, Królowo i Hetmanko, życie i dzieło żołnierzy, komendanta niepodległości, którzy heroizmem walki i wiary wpisali się w dzieje zwycięskie Jasnej Góry, podporucznika Artura Wiśniewskiego, rotmistrza Kazimierza Mastalerza i porucznika Stanisława Leszczyca Przywary. Jasnogórska, Królowo, bastionie niepodległej. 4 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli na Jasnej Górze, wróciła wolność. Na ten sanktuarium wkroczył pododdział 22 Pułku Piechoty. Żołnierzy powitał świątobliwy przeor ojciec Piotr Markiewicz wraz z całym konwentem. Witał zwiastunów niepodległości. Podporucznik Artur Wiśniewski meldował przeorowi, że z rozkazu szefa sztabu generalnego tworzącego się Wojska Polskiego przywraca Jasnej Górze wolność, uwalnia z kajdan niewoli. W tamtym burzliwym czasie podporucznik Artur Wiśniewski był niekwestionowanym bohaterem Jasnej Góry. Po wypełnieniu zleconej misji powrócił na szlak bojowy, bronił ojczyzny przed bolszewikami w 1920 roku. W dniu 17 sierpnia odpierając atak wroga na Nasielsk poległ na polu chwały. Kiedy zabrakło mu nabojów, podjął walkę na magnety. Ugodzony śmiertelnie w pierś, złożył swe młode życie na ołtarzu ojczyzny. Dzisiejszego wieczoru przynosimy Ci również wspomnienie obywatelu Częstochowy, rotmistrzu Kazimierzu Mastalerzu, który pod Twoją opieką, hetmanko, dojrzewał do służby Rzeczypospolitej, swoje najpiękniejsze szlify zdobywając w Jasnogórskiej Szkole Oficerskiej. W 1920 roku doświadczył niemal namacalnie cudu nad Wisłą. 16 sierpnia pod Świklinem swojej pierwszej szarży wziął do niewoli około 700 bolszewików. Za czyn znaczonym męstwem został znaczony orderem wojennym Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Nie sposób pominąć w tym apelu wdzięczności porucznika Stanisława Leszczyca Przywary, ostatniego legionisty, który wiele lat po swoim legionowym dziele na Jasnej Górze stawiał się w swym siwym mundurze. Ten mundur uszył mu jasnogórski krawiec, który zakonnikom szył habity. 5 czerwca 1979 roku sędziwy legionista składał raport przybyłemu w pierwszej bierzymce do ojczyzny Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi. W swoim i swoich kolegów imieniu składam Ci, Ojcze Święty, wyrazy najgłębszej czci oraz nasze upokorzenie, dyskryminację, krzywdy i całą poniewierkę, którą przeżywamy. Niech nasze cierpienie i modlitwy dołączą do tych, które mają wzmacniać Twoje siły w pełnieniu Piotrowego posłannictwa. Prosimy Waszą świątobliwość o błogosławieństwo na ostatni odcinek naszej pielgrzymki życiowej. Obrońcę tego świętego miejsca z czasów szwedzkiego potopu, ojca przeora Augustyna Kordeckiego, proszę, by jednej ubłogosławionej dziewicy, aby nasi bohaterowie w niebieskim garnizonie mogli zająć godne miejsce w pierwszym szeregu pośród najgodniejszych rycerzy Rzeczypospolitej. Królowo Polski, Królowo naszego wczoraj i naszego jutra, powierzamy Ci los naszej ojczyzny, wszystkich poległych żołnierzy niepodległości. Niech Twoje Królestwo Polska będzie prawdziwą matką dla dzieci swego narodu. Rozważanie tajemnicy światła, wesele w Kanie Galilejskiej, poprzedzi krótka modlitwa, którą czyta Pan Major. Modlitwa, którą w tej chwili odczytamy przed modlitwą różańcową, została ułożona tu w tej kaplicy przez pewnego mężczyznę, który stojąc przed wizerunkiem Matki Bożej oczekiwał na rozpoczęcie apelu jasnogórskiego. Posłuchajmy. Matko Boża ukochana, łask Twych proszę już od rana,
Łask Twych proszę w ciągu dnia, bo Ty moje sprawy znasz. Gdy minęło już południe, Anioł Pański modlą się, a ja proszę wciąż Cię, Matko, pociesz mnie. Minął dzionek, brak już słońca, a ja wołam wciąż bez końca, Matko Boża, kocham Cię. Matko Boża, usłysz mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Pana grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, nasz od ognia piekielnego, nas wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Pani Jasnogórska, zabierzamy Ci na zakończenie naszej modlitwy apelowej Ojca Świętego Franciszka, prosząc o szczególne dary Ducha Świętego, Kościół w naszej Ojczyźnie z jego pasterzami, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski,
naszego metropolity arcybiskupa Cmama, Pomorski Zakon Ojca Generała, Ojca Przewodniczącej Góry, Jasnogórski Konwent, Nowicjat w Leśniowie i Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie na Skałce, Dobrodziejów Jasnej Góry, żyjących i zmarłych, pierzchów dnia dzisiejszego, szczególnie tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez telewizję Cmam i katolickie rozgłośnie radiowe na czele z Radiem Jasna Góra. Chcemy zawierzać intencje pisane w Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej, proszących nas o modlitwę. Szczególnie modlimy się za chorego ojca Wysokiego Rakoczego, prosząc o szybki powrót do zdrowia, szukających światła i nadziei na Jasnej Górze. Tak wielu dzisiejszych solenizantów, a szczególnie ojca Rafała Wilka Podpsora i wicekustosza Jasnej Góry, ojca Michała Bortnika, współbraci Michałów i Rafałów. Chcemy prosić o zdrowie dla księdza prałata Mariana Dabryski z Jarosławia, o Boże błogosławieństwo, opiekę Pani Jasnogórskiej dla Katarzyny i Pawła, gdzie są pierwszą rocznicę ślubu, za pielgrzymkę Bogużyna z parafii św. Doroty, diecezja Płocka, którzy przyjechali tu na Jasnogórę modlić się, opiekę Matki Bożej i stawiennictwo w pracach przy Kościele razem z księdzem Wojciechem Wiśniewskim, pielgrzymów ze Szczercowa, diecezja Łódzka, przygotowanie do zawierzenia grupy modlitewnej z księdzem Mateuszem. Łączymy wszystkie nasze osobiste intencje, które dzisiaj przynosimy w naszych sercach i tych wszystkich, którzy zawsze liczą na naszą modlitwę tu u Ciebie, Matko Najświętsza, na Jasnej Górze. Wołamy wspólnie, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Ojciecko, naszymi prośbami, a przygarbić w potrzebach naszych, a wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, oświetliczko nasza, oświetliczko nasza, Twój nas płyn. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.